Chciałem tu zostać w Polsce w tym roku. Oczywiście rozmowa z trenerem Igorem też przeważyła szale na tą stronę. Tak samo miałem bardzo miłą rozmowę z prezesem. No i też mam kilku znajomych tutaj, tak? Jak Jarek Mokros, Damian Kulik, więc też fajnie by było zagrać już z jakimiś tam znajomymi kolegami, bo na pewno to się przeniesie potem na parkiet i ta chemia już będzie od początku, więc no i oczywiście mistrz Polski, tak? No nie ukrywajmy, jest to najlepsza teraz drużyna w Polsce, więc dlaczego nie? Ale to nie było pierwsze twoje jakby podejście i klubu podejście do rozmów z tobą, bo przecież choćby rok temu też były prowadzone rozmowy, już kilka razy gdzieś tam się ta ostrowska opcja u ciebie pojawiała. Tak, to prawda. Często jest tak, że rozmawia się z klubami i gdzieś tak powierzchownie na razie, tak, nie wchodzi się w jakieś większe detale. W tym roku akurat było tak, że obie strony dosyć konsekwentnie i było widać chęci z obu stron, żeby właśnie dopiąć tą współpracę. No i dlatego w tym roku się udało, więc ja jestem zadowolony, mam nadzieję, że prezes, trener i generalnie klub też jest zadowolony. No mam nadzieję, że oni się mieli z czego cieszyć też po końcu sezonu. Jak zobaczyłeś tę grupę w Lidze Mistrzów, to co sobie pomyślałeś? Drużyna hiszpańska, turecka, izraelska, mocne wymagania będą przed wami i mocni rywale. Tak, to fakt, ale myślę, że zrobiliśmy błąd, gdybyśmy patrzyli, w jakiej grupie jesteśmy. Myślę, że musimy się skupić na przygotowaniu, na tym, co my mamy robić, a potem parkiet to zweryfikuje, więc nie patrzyłbym dookoła siebie, tylko rzeczywiście na nas, na naszą pracę i żeby spełniać jakieś tam warunki, które trener Igor nam postawił. Oczywiście my też jako ambitni zawodnicy to samo zrobimy i mamy się skupić na naszej pracy i na naszej grze, a nie patrzeć, z kim gramy, jak gramy i tak dalej. A jakie będą twoje oczekiwania odnośnie tej gry właśnie tutaj u nas? Moje prywatne? No wiadomo, że chciałbym powtórzyć wasz sukces z zeszłego roku, tak? Więc wiadomo, że ja mam taką współpracę, znaczy miałem taką współpracę z trenerem Igorem przecież w Włocławku, że ja jestem zawodnikiem, który wypełnia jakąś tam rolę, tak? Więc cokolwiek zostanie poproszone od trenera, to będę ją wykonywał niezależnie od tego, co to będzie. Jestem też zawodnikiem, który lubi grać z drużyną, więc na pewno już to po 30 punktów. Będę raczej właśnie pomagał kolegom wykreować tę sytuację, żeby oni mieli takie możliwości. No i mam nadzieję, że przy tym będzie też zabawa, tak wiadomo, że najważniejsze są sukcesy i wygrywanie meczów, ale jak będziemy to robili, jeszcze się przy tym świetnie bawili, mam nadzieję, że w końcu będą też kibice już w sali, to też na pewno pomoże nam, szczególnie w meczach u siebie. No i żeby, tak jak powiedziałem, na końcu tego sezonu był uśmiech na twarzy. Przychodzisz do Ostrowa Wielkopolskiego z wielkiego klubu Olimpii Mediolan, klub euroligowy, znakomita marka. To była dla ciebie chyba świetna część tej twojej kariery, być tam i zobaczyć, jak taki klub, ten najwyższy europejski euroligowy, funkcjonuje. Tak, na pewno. Doświadczenie nie do zapomnienia. Też poznałem wielu wspaniałych ludzi. Właśnie zobaczyć, jak to wszystko wygląda na najwyższym poziomie, właśnie pod względem też, jak to wygląda praca trenerów, jak wygląda właśnie praca drużyny. Wiadomo, to jest bardzo dużo meczów, bo gra się ponad prawie 100 meczów w ciągu sezonu. To jest bardzo dużo, wiadomo, podróże, nie podróże. Euroliga, tak wszystko mówiłeś, więc na pewno doświadczenie, które będę mógł gdzieś tam sobie zachować dla siebie i oczywiście wykorzystać w przyszłych latach. To czego życzyć na początku przygody z naszą stalówką? Myślę, że zdrowia na pewno, to dla nas wszystkich, żeby nie było żadnych kontuzji odpukać. I trochę szczęścia, na resztą to już będzie nasza ciężka praca i mam nadzieję, że będą efekty na boisku.